Potrzebowała czasu, by pogodzić się z odejściem ojca. Wybaczyła mu, dziś widzi, ile ich łączy. Tak żałuje, że mój tata nie zobaczył, jak sobie poradziłam, jak zbudowałam na nowo swoje życie, jak wychowałam jego wnuczki, wróciłam do telewizji, zbudowałam firmę kosmetyczną. Napisała z okazji Dnia Ojca Kinga Rusin 48L i zamieściła fotografię z dzieciństwa Którą znalazła i przekazała jej mama. Reklama to były szczęśliwe czasy, cała rodzina, razem. Na samo wspomnienie łzy, wzruszenia stają jej w oczach. Wszystko skończyło się, gdy, miała cztery lata. Pewnego dnia ukochany tata wyszedł i już nie wrócił. Moje, życie było inne. Każde dziecko byłoby złe, gdyby tatuś zniknął na kilka lat. Wyznała gorzko dziennikarka. Chociaż jej mama Maria robiła co w jej mocy. By, dziewczynka nie odczuła braku ojca, mała Kinga podświadomie obwiniała się o jego odejście. Dlatego, we wszystkim, co robiła, dawała z siebie 110%. Chciała zasłużyć na uznanie kolegów wytykających ją palcami, była jedynym dzieckiem w klasie, którego mama i tata się rozwiedli i. co ważniejsze, miłość rodzica. W oczach moich rówieśników była mu gorsza. Zresztą sama się tak czułam. Starałam się więc całemu światu udowodnić, że jest inaczej. Musiałam być najlepsza w klasie, na pływalni, w zespole, gdzie tańczyłam. Jeśli nie występowałam w pierwszej linii, przeżywałam dramat, przyznała. Paweł Rusin wrócił do jej życia w wielkim stylu. Miała wtedy osiem lat. Przyniósł mi na urodziny kolczyki, bukiet orchidei, bo te kwiaty to symbol doskonałości, i książkę, żebym, jak tłumaczył, była także piękna wewnętrznie. I taki zestaw, potem był już zawsze. Na każde moje święto, zdradziła gwiazda. Jej rodzice, się nie zeszli, on później związał się z inną kobietą, miał syna. Z Kingą dojrzałe. Głębokie kontakty nawiązali dopiero, gdy poszła na studia. Był wówczas na każde jej wezwanie i służył jej radą i wsparciem. Spędzali długie godziny na rozmowach. Opowiadał jej też o swoim niełatwym powojennym dzieciństwie. Miałam z nim lepszy kontakt i widziałam, że ojcostwo daje mu prawdziwą radość, ale czy nie za późno? pytała sama siebie. Zastanawiała się także, czy luka w ich relacjach nie położyła się cieniem na jej związkach z mężczyznami. Tak jakbym projektowała na nie trochę tę swoją dziecinną niepewność co, do mojego ojca, zdradziła w rozmowie z Małgorzatą Ochmy. Dlaczego tak wcześnie? Tak okrutnie? Tak nagle? Zadawała sobie te pytania nieskończoną liczbę razy. Czytaj dalej na następnej stronie.